Marcin Brzosek wchodzi do klatki, to musi być ekscytujący pojedynek. To prawda. No jest coś w tym rzeczywiście. On po prostu lubi się bić. Zobaczymy, jak poradzi sobie Klaczek z presją debiutu w Federacji KSW. Ależ przyjął gościa od Zombiaka. I w tej chwili Brzosek z góry. Zapaśnik wieje, patrzeć w parterze, natomiast jest oszołomiony tym, że dostał bardzo mocny cios, tym, że znajduje się w tej chwili pod siatką, tym, że publiczność klubu Atlas Areny jest zdecydowanie za Brzoskiem. Ale proszę zwrócić uwagę, jak skręca się, jak szuka podchwytów wszelakich, a Klaczek będąc na plecach. To jest naprawdę bardzo dobry grappler i tutaj Zombiak musi być naprawdę bardzo, bardzo czujny, aby nie popełnić centymetrowego błędu. Wciśnięty w siatkę reprezentant Konina. Świetnie rozgrywa ten klinczy zombie. Kolano, w głowę, w tłów. No ale wreszcie Klaczek wstał. Teraz powinien pomyśleć nad tym, aby odwrócić ten klincz, aby to Brzosek był tym zawodnikiem, który dotyka siatki. Natomiast jest przewaga zawodnika z Łodzi. Jest niezwykle dynamiczny, jest agresywny, jak to zwykle robi Marcin Brzosek. Cały czas praca, cały czas praca. Na pewno podrażniony Marcin Brzosek tą porażką Saladinem Parnas, kiedy no, był względnie bezradny przez trzy rundy trwania tego pojedynku. Cały czas plecami przyklejony do siatki Krzysztof Klaczek, jakby sprawdzał jej konstrukcję. W końcu tym zajmuje się na co dzień. Może chce zobaczyć, jaka jest różnica jakości jego klatek, a klatki KSW. Tym bardziej, że są próby podboju również KSW i dawania klatek nie tylko do organizacji na treningi, ale również na główne gale. No Brzosek przeważa, ten klincz należy do niego, jest w nim pomysłowy, jest w nim agresywny, jest stabilny w takiej swojej konsekwencji dociskania rywala do siatki. A czasami mówimy, że ten element walki na parzycie przy siatce jest mało efektowny. Bo jest. No tak, ale tutaj jakby łamali troszeczkę te reguły, bo cały czas jest praca, cały czas jest szukanie wykluczenia, są kolana, są ciosy, próba haczenia w wykonaniu Klaczka. I udaje się wyjść w końcu spod siatki. No to czekamy na to, co wydarzy się w stójce. Marcin Brzosek lubi prowokować swoich rywali, lubi sobie z nimi pogadać. Bardzo dobre te niskie kopnięcie, płytkę. Teraz dobry odrzut Brzoska i ma sytuację, w której może atakować głowę rywala, ale Klaczek zastawia nogę, jeszcze nie rezygnuje. Mocno uczepione nogi swojego rywala, czują swoją szansę Krzysztof Klaczek, że może zaciągnąć Brzoska w parter, ale ten dobrze odrzuca biodra, dobrze się broni i jeszcze teraz udaje się przewinąć swojego rywala. I znów sytuacja lepsza dla zawodnika Szarków. Będzie mógł atakować lewym łokciem. Garda, ale cały czas wciśnięty Klaczek w siatkę, jest w zasięgu łokcia Marcina Brzoska. Musi wstawać, jest blisko siatki, trzeba to wykorzystać, ale wie o tym również Brzosek. Słyszymy podpowiedź kamera Mateusza Kamrota. Musisz wstać po siatce, Krzysiu. Faktycznie skontrolowany na razie w tej pierwszej rundzie, ale próba skręcenia się podźwignie na łokieć. Jest skuteczna. I coraz bardziej porozbijany jest Krzysztof Klaczek. Coraz więcej tych ciosów, coraz większa jest taka nieustępliwość i perfekcja w wykonaniu Brzoska, który atakuje z góry. Teraz możliwość wstania, czy skontroluje to Brzosek? Dobrze, na razie dobrze. Dobrze zabiera wszelaki podpór Klaczkowi Marcin Brzosek, a przy okazji jedną ręką trzyma, na przykład wykluczając rękę, a drugą pracuje, żeby cały czas pozostać aktywnym. Kapitalna ta runda w wykonaniu Marcina Brzoska. I na zakończenie jeszcze najpierw kolano, a później prawy sierp, który doszedł do głowy Krzysztofa Klaczka. Nawet rozczytany zupełnie ten obrotowy Mekki Stalbołok
świetna runda w wykonaniu Marcina Wrzoska. Kontrola zarówno w stójce, jak i w parterze.